Marcin, witamy Cię w telewizji Multipegas. Witam serdecznie. Późna pora, dziękujemy Ci bardzo, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Idea jest taka, żeby pokazywać ludzi i pasję, ludzi z pasją i rozmawiać o tym, co ciekawego w duszy i w sercu gra, bo jak się okazuje, no wśród nas jest cała masa ludzi, którzy mają niezwykle ciekawe historie do powiedzenia. I okazuje się, że jesteś jedną z nich. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Nam też. Od lat się zajmujesz grafiką. Tak, wyszło w życiu. Łączysz to z też taką miłością, jak mówiłeś, do muzyki, bo no właśnie, to zamiast sobie opowiadać, to ty opowiedz, jak to łączysz i czym się zajmujesz, co robisz? Łączę? No ogólnie wygląda to tak, że no tak jak powiedziałeś, jestem grafikiem, no to wykształcenie też gdzieś tam, w ogóle studiowałem też na tym kierunku, jakby się kształciłem w tym. Chociaż no, w moim zawodzie tak naprawdę nie jest to potrzebne, bo jeżeli jesteś kreatywny i potrafisz korzystać z pewnych narzędzi, to możesz robić to samo, nie? Ale naprawdę uczelnie też dużo dają. W każdym razie, no, tak jak powiedziałeś, bardzo ostatnimi laty mnie kręci łączenie muzyki z grafiką. Muzyka zresztą od zawsze mnie interesowała i to była jakby pierwsza taka pasja, zanim w ogóle przyszła do mnie grafika. No i gdzieś ten wspólny mianownik się w końcu złapał i zacząłem projektować, wkręciłem się w projektowanie okładek muzycznych do albumów. No i tak do dnia dzisiejszego no tak się to troszeczkę kręci. Ja jestem z tego mega zadowolony, gdy wiem, że taki album na przykład możemy zobaczyć w Empiku. Wiem, że ludzie się cieszą, że widzą, że ten rezultat naszej pracy, bo to nie tylko czasami ja projektuję, ale gdzieś tam łączymy to nasze siły i robimy to nawet razem. Ale fajny jest ten proces. Cieszę się, kreatywny. Kreatywny, tak. Dużo się dzieje. To też nie jest takie łatwe, bo żeby zaprojektować okładkę do danego albumu, ja na przykład lubię tak, że słucham najpierw całej muzyki, zanim zacznę w ogóle projektować. Ja chcę się wkręcić. Muszę jakby tak nasiąknąć tą muzyką, żeby potrafić oddać troszeczkę ten klimat wizualnie. Czyli na całej okładce, co czasami też jest, ona jest bardziej rozbudowana, jest tych, więc tych wizji, tych graficznych przedstawień jest więcej. No i to tak jakby tak działa. I no głównie, jeżeli mogę powiedzieć, to pracuję przede wszystkim z Patrycjuszem Kochanowskim, czyli z numizmatykiem. Jest trochę też tak śmiesznie, bo ja tak się śmieję, bo ja na przykład jestem bardzo rock'n'rollowy i słucham takiej muzyki, Woodstock i tak dalej. Natomiast głównie robię okładki dla zespołów hip-hopowych. Ale jakby to w ogóle nie odbiega, jakby jest taka idea, że gdzieś idzie to połączyć i gdzieś ten pazur też, tak mogę to nazwać, ten rock'n'roll, gdzieś tam przemycam nawet w tych okładkach, ale to wszystko jakby jest spójne i nawet, zresztą hip-hop też się mocno też zmienił i podejście i jak forma ekspresji i forma wyrażania emocji i w ogóle tego, jak się hip-hopowcy ubierają i tak dalej. Droga do projektowania u Ciebie wygląda tak, że tak jak mówiłeś, jakby inspirujesz się muzyką i później, tak. I później to przemycasz. Trochę to jest bardzo ważne, moim zdaniem, bo musisz wiedzieć, musisz czuć to, co chcesz przekazać, a też czasami jest tak, że muzyka, teksty na przykład, dużo też dają. Ja też często właśnie słucham tych tekstów, żeby bardziej też zrozumieć jakby przekaz albumu, nie tylko sam klimat muzyki i to, co niesie sama muzyka ze sobą, bo to jest już wielka dawka emocji, ale tekst jest mega ważny też. I kiedy słucham tekstu, on mnie też czasami naprowadza. On mi pewnie daje takie punkty, gdzie mogę się zaczepić i na przykład jakąś już mam wizję, co mógłbym zrobić, czy to będzie okładka, czy coś, co będzie już w środku, w buklecie tym rozkładanym, gdzie będą teksty porozkładane. To już gdzieś tam jest taki zalążek, że to mi coś daje. Także łapię z każdej takiej drobnej nawet rzeczy. No właśnie, bo ty jakby nie projektujesz samego... Znaczy, tak, bo w ogóle to jest fantastyczne jakby dla mnie, bo jak się nie znam na grafice, ja bardzo lubię słuchać ludzi. Poniekąd stąd się też tutaj znalazłem, chyba że tak jest morala, żeby zadać pytanie i słuchać. I się dzielić, bo tak, na płycie artysta, który tam nagrał materiał, no to on to jakby przekazuje treść w postaci jakiegoś tekstu i muzykę ktoś komponuje, bo to też pewnie cały zespół. A ty, kurczę, kilkanaście
tekstów i cały zestaw muzyki do tego musisz zebrać w jeden obraz, żeby już troszkę oddać klimat płyty, zachęcić, bo tak, no jeżeli strzelam, no, podobnie albo znam jakiegoś artystę i go słucham, a nieraz ludzie kupują oczami, no nie? Wchodzą, mówię, kurde, tak, to jest piękna prawda. Płyta, pięknie wygląda. No. Ale czasami ten aspekt marketingowy myślę, że jednak warto troszeczkę dać na drugi plan, bo jak mielibyśmy, my nie zależy jak chce się artysta, nazwijmy to, sprzedać, brzydko mówiąc, ale w większości wypadków ja jednak podchodzę do tego, że to ma być jakiś ciekawy wyraz, artystyczny też i graficzny, niż mamy patrzeć na to, że to musi być tak jak jakiś super produkt czy perfum na półce, który ma po prostu się sprzedać, a co tam w środku będzie, to tak jest... Nie, to wiesz co, ja się myślałem o tym aspekcie artystycznym bardziej, nie marketingowym, tylko, bo tak jak mówiłeś, no jakoś się tam trzeba sprzedać, no bo... Tak, ale wiadomo, to też, no czasy są trudne. Wyraz przekazu, jakby sama forma przekazu, tekst, który tam jest, no i też ty trochę pokazujesz tą artystyczną duszę na płytach, a tylko nie tylko projektujesz okładkę, że tak powiem, taką płaską, ale wszystko, co się z tym wiąże. Bo to tak, bo to nie jest tylko front. To nie jest tylko front okładki, jakby całej tej płyty. Bo to mamy plecy, mamy tą tracklistę, mamy bukle, czyli tą książeczkę. Czasami tworzymy jeszcze formy przestrzenne, czyli w ogóle z tego papieru coś się tam rozkłada, rozbudowuje się to. Więc to nie jest tylko taka zwykła płyta. Ja w ogóle wolę płyty wydania papierowe, bo tam możemy trochę więcej poszaleć. Niż na zwykłym takim plastikowym, bo zwykłe plastikowe opakowanie to jest tam, tylko wchodzi ta książeczka, płyta i to się zamyka i koniec, nie? Jednak papierowa wersja daje więcej możliwości, więcej uszlachetnień, możemy się trochę formą pobawić bardziej i nawet coś tam wykroić, jakieś kształty porobić, to jest jednak ciekawsze. I jeszcze jeżeli mogę powiedzieć, to tak oglądając, będąc w sklepie, czy tam w Empiku głównie przeważnie, jeżeli chodzi o muzykę, i oglądam te płyty i gdzieś nawet jak kupuję, bo kupuję też zagranicznych swoich wykonawców, których lubię i szanuję, ale jak patrzę na wydania i porównuję z naszymi polskimi, to naprawdę nasze polskie wydania, chociażby na przykład okładki zespołu Koma, no to jest duża przewaga na naszą stronę. Nie ma takiego podejścia tam w tych zespołach, które na przykład właśnie ze Stanów czy coś przychodzą. Widać tą różnicę. I jest coś, co Cię inspiruje tak wyjątkowo? No bo skąd się wzięła jakby ta pasja grafika? Bo to nie chodzi o samo przerzucenie to byłoby takie wtedy bezpłciowe, że tak powiem, suche. No gdzieś to musi być ta inspiracja. Inspiracji jest wiele i myślę, że każdy tak powie, że... Jasne, na co Ciebie? Ja mogę nawet powiedzieć prosty przykład. Idę z psiakiem na spacer, patrzę, bo czasem mam coś takiego, jeszcze cofnę się troszeczkę, że jeżeli jest proces taki twórczy, ja w ogóle muszę przemyśleć, jak ta płyta ma jeszcze wyglądać, no to wtedy człowiek żyje tym. I te myśli są cały czas gdzieś tam w tej głowie i to nie jest tak, że gdzieś to zostawiam na bok, no ale cały czas to gdzieś się kotuje. No i nawet jak idę na ten spacer, no to gdzieś tam myślę, kombinuję i pewne obrazy nawet, które, no nie wiem, idę sobie, widzę jakąś bramę, widzę jakiś kanał, to już mnie gdzieś tam daje mi jakiś pomysł lub mnie inspiruje do tego, żeby właśnie to nawet wykorzystać lub pasuje mi do danego tam momentu gdzieś tam na albumie czy do okładki. Jest dużo jest elementów. To jest nawet, można przeglądać codzienną gazetę i zobaczyć coś ciekawego, co może podkręcić. Fajnie, no nie wszystko, co tak, jest... ja myślę, że nie ma jakby takich ograniczeń, bo to czy słuchanie, czy muzyki z różnych też nurtów, czy chodzenie na jakieś wystawy, na koncerty, oglądanie, nie wiem, nawet jak ludzie się ubierają. Jeżeli na przykład jeździmy z moją żoną na Woodstock, to tam po prostu jest tyle kolorowych ludzi, tam ja to nazywam, że to jest małe miasteczko się wtedy tworzy, bo tak jest, gdzie ludzie są totalnie różni, ale są mega, mega kolorowi. To też inspiruje, to daje radochę, to daje jakby takie nowe emocje i też się chce coś więcej działać i tak dalej. No dużo jest tych rzeczy. Nie mam takich konkretnych, które mógłbym powiedzieć, że tak, ten artysta albo nie wiem, ta muzyka. No ogólnie jeżeli muzyka, to tak, no bo głównie to rock'n'rollowa. Mógłbym podsumować, że życie Cię inspiruje w ogóle. No tak, no myślę tak. No aspekty, no. Nie chciałbym tak, tego też tak rozmywać, że wszystko. Nie wiesz, to ale nie pytam o to, Marcin, dlatego że wiesz, że właśnie jakby szukamy inspiracji nieraz takich pojedynczych, a okazuje się, że
samo życie w sobie też jest niezwykle ciekawe. No, właśnie, tak jak powiedzieliśmy, no każdy ma, nawet ma takie, swoje. Tak, takie kolory. Rzeczy nawet podstawowe, które w domu możemy znaleźć. One czasami potrafią jakieś działania zainspirować, czy tam właśnie rzucą mi jakiś pomysł, które ja mogę wykorzystać. A powiedz mi, bo czy dobrze się orientujesz, że ty też jesteś laureatem konkursów? Udało się na przykład, ja tak za konkursami nie latam, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale wziąłem konkurs, udział w konkursie na logotyp Filharmonii Sudeckiej. Mhm. On był organizowany w tamtym roku, nie, czy około 2 lat temu. I udało mi się go wygrać. To była druga edycja, nawet o pierwszej nie wiedziałem, ale nasza wspólna znajoma Kasia naprowadziła mnie i dała mi znać na ten temat. No i wziąłem w tym udział, zebrałem się, porobiłem jakiś materiał, przygotowałem się do tego. No i udało się wygrać. Było akurat około 100 propozycji, z tego co się dowiedziałem. No i jakoś to przeszło. Tylko no niestety jest taka sytuacja, że zmieniły się władze teraz w Filharmonii, więc i logotyp przeszedł nowy. Z nową władzą przyszedł nowy logotyp. Także tak to wygląda. Znaczy ja już nie wchodzę, tu nie chodzi o żadną politykę. Tylko mówię, że po prostu zmieniła się pani dyrektor i tam już są nowe zarządzenia. Inna koncepcja jest. Tak, inna koncepcja, okay. Na co ja oczywiście nie mam wpływu, bo... Znaczy my też z tym nie dyskutujemy, ja się tak, z tym chciałem, tak bywa. No, ale tak to się udało. Ale mówimy o samym jakby... zwycięskim konkursie, tak. To też no właśnie, jakby na liczbę osób startujących, czy też jakby kreatywność i pomysł na, bo to też znowu muzyka, nie? No też, tylko tylko że troszeczkę z innego klimatu, bardziej poważna, ale tak, ale w ogóle fajnie był aspekt taki nasz, lokalny, tutaj, i to ważna instytucja. Tak. Jeżeli chodzi o Filharmonię. No ale jeszcze było parę lat temu, no parę ładnych lat temu, jak była u nas jeszcze taka jak to się nazywało? To była Przewałka. A tak. Liga tak, kabaretów, które tu przyjeżdżały i konkurowały ze sobą. Też był konkurs na taką formę, nazwę bardziej i logotyp związany taki tutaj lokalnie na ten festiwal. I to wtedy był Kopalniak. Mhm. To już zmieniła nazwę na Kopalniak. I wtedy też udało mi się akurat coś tam wygrać. No po prostu. Udało. No wygrałem. Marcin, ponieważ jakby formuła naszych spotkań jest dość krótka, kilkunastominutowa i mamy ze sobą te kilkanaście minut rozmowy, ja zawsze mam duży niedosyt, bo to mija, jak no, bardzo mój kolega, mija jak seans w kinie, tak? I bardzo szybko, więc bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli spotkać przy okazji jakichś wydarzeń, nowych płyt, które będziesz projektował. O, mam nadzieję, że tak będzie. Tak, czego Ci życzymy i trzymamy kciuki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo. Dzięki. No się gdzieś nie zatnę. My psa i kota. Trochę inna wersja. Prowadzący zawsze żarty sypie, ale lepiej to w Strasburgu. Suchorkami wali. By się tylko nie jąkał. Nie, tym się nie przejmujemy. Nie, raczej nie powinien mieć problemu. Tak, tak. Było z boku słychać, znaczy było w porządku, nie, jakoś tam się nie zaczynałem coś. Nie, nie. O tej władzy, ale to nie chciałem, żeby zaraz było, że władza, że PiS i PO, czy coś, nie. Tylko po prostu zmieniła się struktura filharmonii. Koncept, dyrektorka inna przyszła. No i miała inny pomysł.